Kinowa rozkmina, zaczynamy. Dzisiaj przeniesiemy się do krainy międzygalaktycznych bitew, fantastycznych ras. Będziemy podróżować w czasie i przestrzeni. Zwiedzimy różne galaktyki oraz różne epoki historyczne. Tak więc zapraszam Was do wędrówki wraz z filmem Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Zaczynamy! I gotta find myself, gonna find him now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. I gotta find myself, gonna find him now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. When I come to town for the last time, pull up in a fast car for the first time, I gotta say goodbye. You didn't see me cry. I got a million on my soul. You better know me. Lubię Besson, twórca takich hitów jak Leon Zawodowiec, Piąty Element, Lucy czy też seria Taxi, zamierzał zrealizować Valeriana znacznie wcześniej. A mówiąc wcześniej, miał na myśli stworzenie tego filmu jeszcze przed Piątym Elementem. Niestety tamte czasy nie pozwoliły mu na stworzenie efektów specjalnych takich, jakie on by chciał. Tak jakby on chciał pokazać ten komiks. A wierzcie mi, jeśli chodzi o wizualność, sam sobie Valerian już jako komiks robi naprawdę nieprawdopodobne wrażenie. Zanim jednak zacznę mówić, czy ta produkcja jest fajna, czy nie jest fajna, czy jest wybitna, czy zyska status kultowy, najpierw skupmy się trochę na komiksie. Sam komiks powstał w roku 1967, czyli jest bardzo stary. Naprawdę strasznie stary. I jest on stworzony przez dokładnie dwóch ludzi, dwóch Francuzów. Za scenariusz odpowiada, tutaj będę musiał się niestety posłużyć, bo nie znam francuskiego, za scenariusz odpowiada Pierre Christine, zaś jeśli chodzi o rysunki Valerianie, to stworzył je Jean-Claude Mezriès. Cała historia opowiadała o przygodach dwóch agentów. Jednym jest właśnie tytułowy Valerian, zaś drugim jego partnerka Lorraine. Na łamach komiksu, który jest przeogromny, naprawdę, wędrują w czasie i przestrzeni, rozwiązując różnego rodzaju sprawy. I to, co tak naprawdę przyciągało uwagę, jeśli chodzi o komiks, to bogatość światów oraz chemia między tymi agentami. Luc Besson nie szczędził w środkach. Postanowił stworzyć dzieło wizualnie wręcz wybitne. I czy mu się udało? Jak najbardziej. Valerian Miasto Tysiąca Planet jest przepięknym filmem. Byłem w szoku, no, zbierałem szczelę z podłogi, jeśli chodzi o wygląd tego filmu. I to by było na tyle. Luc Besson zapomniał, że jest jeszcze coś, co powoduje, że film wydaje się być interesujący poza wizualizacją, czyli fabuła. I tutaj, moi drodzy, film cierpi najbardziej, ponieważ jak sam początek mówi, że no, zapowiada się coś bardzo interesującego, tak później reżyser, scenarzysta, no praktycznie wszyscy, którzy brali udział w tej produkcji, do końca nie wiedzieli, w którą stronę fabularnie chcą iść. I w ten właśnie oto sposób mamy niedokończone wątki. Zdarzały się momenty, że ciekawy, interesujący wątek został rozpoczęty. Miałem nadzieję, że zostanie on poprowadzony w późniejszym tam czasie. Niestety on był totalnie ucięty. Już do tego wątku nie powracali. Szkoda. Film zaczyna się naprawdę bardzo dobrze. Mamy fantastyczną muzykę i mamy budowę międzygalaktycznej stacji, która po pewnym czasie się rozrasta. Jak najbardziej początek jest fantastyczny. Mamy tutaj poszczególne rasy, które dołączają swoje takie elementy, prawda, do tej matki, bazy matki, do tej alfy. Wchodzą na statek, witają się, prawda, zwykłe podanie sobie dłoni. Nie wiem, jak się kosmici witają, ale no tutaj ludzie wiedzą, że jeśli chcą się z kimś przywitać, podają dłoń i tak robią ze wszystkimi. Strasznie mi się to podobało. Czyli początek, w którym jest budowanie tego miasta Tysiąca Planet, zwane Alfą, daje nam świadomość, że no, mamy do czynienia z czymś całkiem interesującym. I koniec. Koniec. Mamy jeszcze to targowisko, gdzie no, akcja jest fantastyczna, gdzie poznajemy na tym targowisku w innym wymiarze
szefa mafii oraz handlarza antykami. Super postać, naprawdę trochę mi przypomina Jabba the Hutt. I ten motyw, gdyby był poprowadzony, to naprawdę fajnie by wyglądał w dalszej części filmu. I o dziwo, ten wątek był otwarty. Tak naprawdę jakby Luke Besson chciał ten wątek poprowadzić. Nie wiem, czemu urwał w pewnym momencie. I dochodzimy do tego momentu, gdzie mamy do czynienia z nie Valerianem, ale z kontynuacją filmu Avatar. Naprawdę. Poznajemy jakąś rasę obcych, która żyje sobie na planecie, ich planeta jest zniszczona, oni są biedni, są uchodźcami. Wiem, że Luc Besson w tym filmie chciał zamieścić pewien aspekt polityczny, żeby pokazać, jak bardzo poszkodowani są uchodźcy. Okej, spoko, rozumiem, ale czy rzeczywiście Valerian służy ku temu? Valerian tak naprawdę miał być nieprawdopodobną podróżą przez czas i przestrzeń. A dwójka tych agentów, czyli Valerian oraz Laurien, mieli to wszystko spalać w całość, łączyć, prawda, to jednym ogniwem. A jednak tak nie jest. Mamy dużo takich podtekstów politycznych, mamy dużo elementów branych żywcem z Avatara. I tyle. Tak naprawdę do końca nie jestem w stanie powiedzieć, co było głównym wątkiem tego filmu. Nie jestem w stanie również powiedzieć, kto był tym złym arcyłotrem. Chociaż nie do końca jest powiedziane, że koleś odpowiedzialny za to, co się dzieje w filmie, jest tak naprawdę arcyłotrem. No ale nazwijmy go, tak? Szczerze, no naprawdę, no fabularnie ten film strasznie kuleje. Jest tak zły, że aż śmieszny. W niektórych momentach śmiałem się z tego, jak została poprowadzona fabuła. Kolejna sprawa, gra aktorska. Ja rozumiem, że aktorzy grali przez większość czasu, jak nie cały czas na green screenie, ale... Słuchajcie, no tak tragicznej gry aktorskiej już dawno nie widziałem. Naprawdę. Aktorzy nic w siebie nie wkładali. O twórca głównej roli Valeriana chyba pobierał szkołę od Keanu Reevesa, jak grać BDS-a, ale w przypadku Keanu Reevesa te zachowania i ta mimika twarzy jak najbardziej pasują. Tutaj w przypadku jego... Nie. Ta chemia ponoć, o której cały czas mówi Luc Besson w zapowiedziach między Laurien oraz Valerianem. Nie widziałem nic takiego. Nie wiem w ogóle, czy tam jest jakaś chemia. Znaczy starają się mówić cały czas o uczuciach, mówić o emocjach. Tak jakby fakt tego, że tego nie pokazują, zastąpić dialogami. Słuchajcie, może nie widać po nas, że się kochamy i że wiemy, co to znaczy uczucie, ale my wam wytłumaczymy zaraz, na czym to uczucie polega. Ja naprawdę miałem nadzieję, że Valerian będzie fantastycznym filmem. Zwłaszcza, że to jest produkcja europejska. I teraz zobaczcie sobie, że Amerykanie obejrzą takiego Valeriana u siebie i powiedzą, wow, no wizualnie ładnie, ale nic poza tym, naprawdę. Ja się w ogóle dziwię, czemu Luc Besson trzymał się wątka mieszkańców tej rozwalonej planety, prawda? Tych uchodźców, bo tam jest naprawdę wiele fajnych historii, które mógł opowiedzieć. Ale słuchajcie, koniec jęczenia, dobre pozytywy. Zaczynamy. A więc na pierwszy ogień, jeśli chodzi o pozytyw, idzie Rihanna. Tak, ta piosenkarka Rihanna, która ma swoje 5 minut w tym filmie i odegrała je fantastycznie. Gra zmiennokształtną striptizerkę, tancerkę w takiej strefie hazardowo-rozrywkowej tej całej bazy Alfa, prawda? Jest fantastyczna. Jej show, jej taniec, zresztą widzieliście na trailerach, robi naprawdę duże wrażenie i później też wiele wnosi do relacji tutaj między poszczególnymi postaciami. Ba, chemia między Valerianem a nią jest znacznie większa niż Valerianem a Laurien. Rasy przedstawione są w fantastyczny sposób, są no, magiczne, są niewyobrażalne. Ich zachowanie, ich język, ich podejście kulturowe, czy też dziwactwa, to wszystko zostało pokazane w sposób nieprawdopodobny. No, aż chce się to oglądać, chce się wchłaniać ten świat. To jest naprawdę na plus. Jeśli chodzicie do kina tylko i wyłącznie na efekty specjalne, myślę, że będziecie pod bardzo dużym wrażeniem. I muzyka. Naprawdę muzyka jest też również na bardzo wysokim poziomie i też są momenty typowo muzyczne, czy też obraz połączony z muzyką, które zapamiętają na długo w pamięci. Mam takie dziwne przeczucie, jakby Luc Besson zafascynowany całym tym uniwersum Valeriana oraz bogatością, jeśli chodzi o rasy, kultury, chciał to wszystko przelać na duży ekran, ale właśnie zapomniał o fabule.
jak już powiedziałem, te cięcia, jeśli chodzi o wątki fabularne, powodowały, że no, film strasznie na tym ucierpiał. I teraz największe cierpienie. Valerian Loring. Ja wiem, że oni wyglądają tak samo jak w komiksie, ale jakoś nie pasują mi oni w roli głównych BDS-ów, naprawdę. To jest, nie jest strasznie zły film, to jest film ponadprzeciętność, ma świetne efekty specjalne, dobrą muzykę, ma bardzo bogaty świat, interesujący świat, ale no jednak brak tej fabuły i zarazem słaba gra aktorska powodują, że ten film nas nie interesuje. Wychodząc z kina, jedyne co mamy w głowie to pewne niektóre momenty w tym filmie oraz efekty specjalne, ale jeśli ktoś by się mnie teraz zapytał tak do konkretnie, Przemek, to o czym opowiadał ten film, ja bym powiedział, nie wiem, stary, sorry, no nie wiem, po prostu nie wiem, o czym ten film opowiadał. Tutaj się działo to, tu się działo to, tu się działo tam, a na końcu, a dobra, to może połączymy tam, co się działo tam. Tak to wyglądało. Na pewno ten film zyska sobie sporą rzeszę wielkich fanów. Będzie miał takich zaciekłych obrońców. Spoko, bo uważam, że ten film zasługuje na takie grono. Ale ja, jak już powiedziałem, jestem trochę rozczarowany tym filmem. I z tego powodu mi jest niezmiernie przykro. A szkoda, bo liczyłem. Liczyłem, że Europa pokaże, na co ich stać. Smutnym, rozczarowanym. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnej kinowej rozkminie. Cześć.